Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski: Witajcie gdzieś tam w eterze. A w eterze, dlatego, że jest to kolejny odcinek mojego podcastu i pewnie moi stali widzowie nie do końca będą zadowoleni, ponieważ oczekiwaliby czegoś bardziej wizualnego. Natomiast dzisiaj zajmiemy się bardzo poważnymi tematami i myślę, że to ma sporo sensu, bo jeszcze takiego materiału na YouTube nie widziałem. Tytułem małego wtrącenia trzeba tutaj powiedzieć, że tak jak już się przedstawiłem, jestem Taczewski i prowadzę kanał na YouTube, który zajmuje się sprzętem noszonym na co dzień, czyli everyday carry albo ekwipunek dźwigany codziennie. Tą nazwę na pewno znacie. I ogólnie uważam, że gadżety noszone codziennie są emanacją przygotowywania się na jakieś tam trudności podczas codziennych wyzwań, takich małych, na przykład jak otwarcie paczki, czy napisanie listu, albo podpisanie właśnie listu przewozowego u kuriera. Natomiast to jest bardzo mały i krótki odcinek czasowy. Uważam, że trzeba się też przygotowywać na skalę dużą, długą, Długookresową i trzeba też być przygotowanym na rzeczy, na które wpływu totalnie nie mamy i mieć nie będziemy. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu wiedzieć o nich wcześniej i być na nie przygotowanym. Dlatego też seria podcastów. I dzisiaj nie będzie o wojnie. Mam przesyt totalny wojną. Jestem cały czas na bieżąco, śledzę mapy, śledzę ruchy wojsk, oczywiście wojsk. Ukraińskich mniej, ponieważ wszyscy starają się, analitycy to ukrywać mniej więcej, żeby nie pomagać, jakby stronie atakującej, najeżdżającej, więc totalnie mam przesyt i myślę, że wy też. Niestety jednak muszę przyznać, że filmy, które zrobiłem, te podcasty, które zrobiłem tuż przed wojną, czyli szczególnie ten drugi odcinek, no to konsekwencje tego, o czym tam powiedziałem, już się dzisiaj sprawdzają. Konsekwencje społeczne, ekonomiczne Mam nadzieję, że militarne żadne się nie sprawdzą, ponieważ mam nadzieję, że żadna misja pokojowa z naszym tylko udziałem nie wypali, jeżeli już to w gronie wszystkich sojuszników w NATO. Ale to już takie małe i ostatnie wtrącenie na temat wojny. Dzisiaj zajmiemy się sprawami wyłącznie gospodarczymi, czyli takimi, o których mam pewne pojęcie, no bo też odbieram wykształcenie z tych dziedzin. Więc dziś zajmiemy się głodem w Afryce szczególnie i drogą żywnością. Nie będę się zajmował... Y Podwyżką cen energii, to będzie kiedy indziej. Tak jak już mówiłem, planuję zrobić film o blackoutie energetycznym. Zresztą mam ku temu pewne materiały ze studiów inżynierskich, więc myślę, że, że to będzie też trochę inny materiał niż we wszystkich innych miejscach na YouTube. Nie będę się też zajmował inflacją jako całością to pozostawiam ekonomistom. Inflacja jako całość to jest taki temat dość trudny. Wszyscy go odczuwamy w tym momencie, podwyżki cen paliw, podwyżki stóp procentowych, czyli droższe hipoteki, w ogóle podwyżki wszystkich praktycznie artykułów żywnościowych i tak dalej, i tak dalej, nie tylko, bo i przemysłowych, więc tym się nie będę zajmował, dzisiaj tylko żywność i kilka ważnych globalnych i regionalnych aspektów, które mają wpływ na nasze życie oraz jakieś tam środki zaradcze, chociaż ja nie jestem ekspertem od prepingu, Polecam tutaj kanał Domowy Survival i Krzyśka. Lisa. On tam zrobił no, totalnie ogrom materiałów na ten temat, co robić, żeby się przygotować na trudne czasy pod względem żywnościowym. Przejdźmy sobie do tego właściwego etapu tego materiału i będzie to oczywiście kontekst wojny na Ukrainie, czyli wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Moglibyśmy tutaj dokoptować Białoruś, ale już na temat Białorusi bym nie chciał mówić. I to jest też mniejszy gracz pod względem produkcji żywności, eksportu żywności. Oni raczej wolą chyba kupować pewne artykuły nawet niż eksportować, więc mimo tego, że sam Baćka Łukaszenko lubi sobie iść na wykopki i tam z koszykiem te ziemniaki powybierać z ziemi. Ale zajmiemy się głównie Ukrainą i Rosją i trzeba powiedzieć, że według danych, które znalazłem, chociaż nie jestem ich pewny, Rosja jest numerem jeden, jeżeli idzie o eksport żywności. Wydaje mi się to trochę naciągane. Wydaje mi się, że Chiny chyba są większe i Amerykanie też są większym eksporterem, ale niech będzie. Taką, takie dane znalazłem, więc okej, okay, na pewno jest to duży eksporter żywności. Tak samo dużym eksporterem i graczem na rynku żywnościowym jest Ukraina. I nie wynika to z zaawansowania. Technologii rolniczych, agro jakichś technologii i tak dalej, i wielkiej mechanizacji sprzętowej, lepszych nawozów, i tak dalej. Wynika to z tego, że kraje te mają dostęp do gigantycznej ilości czarnoziemów. I żeby nie było, czarnoziemy nie są tylko na Ukrainie. Czarnoziemy wykształcają się podobno, bo ja nie jestem aż tak dobrym geografem, pod stepowymi takimi równymi, równinnymi płaszczyznami. No i Czarnoziemy mamy też w Stanach Zjednoczonych, mamy trochę w Kanadzie, mamy w Rosji, w Kazachstanie i oczywiście na Ukrainie. Z tym, że zaznaczyć trzeba, że na Ukrainie jest 40% światowych jakby złóż czy powierzchni czarnoziemów jakie mamy, więc Ukraina mimo bardzo zacofanego i biednego rolnictwa jest jednym z dużych graczy, może nie głównych, ale dużych graczy na rynku rolniczym na świecie. Jednym z większych producentów żywności na świecie, eksportuje między innymi do Afryki i o tym za chwilę sobie powiemy, bo to też ma bardzo duże konsekwencje. Ale oczywiście nie wspomniałem wam, że tytuł, który tutaj podrzuciłem, nie jest bajtowy. Jak już mówimy o tej Afryce, to ten głód, który pojawia się w miniaturze i który pojawia się tutaj gdzieś w tytule, nie jest bajtem. Głód będzie naprawdę występował i występuje już dziś. Dane, które ja mam, no to na styczeń 2022 roku 850 milionów ludzi na świecie głodowało i codziennie kilka tysięcy ludzi na świecie umiera z głodu. Dla nas państw bogatego zachodu, bo jakby nie było, takim państwem wobec Afryki już jesteśmy, na pewno mimo, że jesteśmy biedniejsi obiektywnie od tam, Niemców czy Holendrów czy Szwajcarów na przykład. No to jednak jesteśmy państwem sytego, bogatego Zachodu, który się nie musi martwić o to, że na drugi dzień nie będzie miał co dać dzieciom do zjedzenia. Choć pamiętam, ja jestem z tego pokolenia, kiedy niedożywienie wśród dzieci również w Polsce występowało, i pamiętam, że też akcje obiadów w szkole itd., dalej, nawet reklamy, kampanie społeczne były, żeby dzieci dożywiać dodatkowo w szkole, bo nie zawsze. Dojadały gdzieś tam w domu, więc ja te czasy też pamiętam, a nasi dziadkowie zapewne pamiętają czasy też tego, że nie było co do garka włożyć i trzeba było w dobrych momentach, kiedy trzeba było tyrać gdzieś tam na polu podczas młódzki, no to się piło tylko czarną kawę i ewentualnie chleb z jakimś tam lekkim posmarowaniem masła i, i, i to było tyle. A, a na obiad był jakiś tam Żurek, który był na wodzie. I, I może ziemniaki, i to było wszystko. Też pamiętam, że babcia takie rzeczy opowiadała i mówiła, że wcale kiedyś tak cudownie nie było, i dzieci dzisiaj mają wszystko, i ludzie dzisiaj mają wszystko, i tylko im brzuchy rosną. Więc głód jest realnym zagrożeniem dla wielu ludzi na świecie, dla setek milionów ludzi na świecie, i ta liczba ludzi, którzy będą głodni przez tą wojnę na Ukrainie, będzie większa. W tym momencie już, mogę tutaj w tym momencie już to chyba powiedzieć, Egipt ogłosił zamrożenie cen chleba, bo Egipt jest bardzo dużym importerem, szczególnie pszenicy z Ukrainy. No i tej pszenicy nie ma, zaraz wam powiem dlaczego i prawdopodobnie będzie jeszcze mniej, więc zamroził już ceny chleba i 15 państw kolejnych, jakichś afrykańskich, jest bardzo uzależnionych od importu, szczególnie z Rosji i szczególnie z Ukrainy, a z tym może być problem z wielu względów. I te względy to po pierwsze odcięcie wybrzeża ukraińskiego od Morza Czarnego całkowite i kontrolowanie y, tych wszystkich portów przez Rosjan. Port w Odessie nie jest jeszcze na ten moment jakoś przemożnie atakowany, tam z tego co mówił Jarosław Wolski, jest bardzo potężna ochrona przeciwlotnicza i przeciwokrętowa. Natomiast ten port jest zamknięty i nie może tam nic wpłynąć. Totalnie nic tam nie wpływa i nic nie wypływa, co jest ważniejsze, więc ten port nie działa i nie ma jak sprzedawać zboża na rynki odbiorcze. No a umówmy się, jedyny, jedyna droga, gdzie można coś przewieźć, to w tym momencie jest droga przez Polskę, ewentualnie przez Węgry i Rumunię, natomiast tam są góry, więc najłatwiej będzie przez Polskę, chociaż to też już teren wyżynny. No i umówmy się, no, przewiezienie pociągami, nawet długimi, takiej ilości żywności, jak przewiezienie tego statkami w portach, z portów. No i nie jest to ten sam kaliber. Poza tym, Ukraińcy, o ile wiemy, mają inny rozstaw osi torowych, więc te tory sięgają maksymalnie gdzieś tam u nas na Śląsk. No i dalej trzeba by było przestawiać te wagony, czy, czy tam jakoś zmieniać ten rozstaw osi kół w pociągach i tak dalej. To są wszystko problemy logistyczne, które wydają się taką błahostką, a tak naprawdę są decydujące, jeżeli idzie o, o właśnie takie sprawy dużo kalibrowe dla całych państw. Tak tylko przypomnę, że przez te różnice w rozstawie osi kolejowych były wielkie problemy z logistyką podczas II wojny światowej dla Niemców i nie byli w stanie dowozić tyle aprowizacji, broni, sprzętu itd., itd., ponieważ musieli przerabiać pociągi i te pociągi stawały i nie były w stanie tak szybko dojeżdżać jak było trzeba jak było to wymagane. Opowiedzmy sobie na razie tylko o Rosji i Ukrainie, jako o regionalnym tym miejscu na świecie, które ma wpływ na te ceny żywności, bo ceny żywności wzrosną na całym świecie. Indeks cen żywności jest teraz chyba najwyższy od, od wielu miesięcy i naprawdę jest najwyższy i chyba nie, nie spada w tym momencie. To znaczy pewnie była jakaś korekta, kiedy już się trochę rynki uspokoiły, ale w tym momencie podejrzewam, że dalej będzie niepokój wzrastał i dalej będą rosły te ceny żywności Ponieważ wojna nie chce się zakończyć. Niestety dla nas wszystkich ta wojna dalej trwa. Prawdopodobnie będzie to wojna materiałowa na wyniszczenie i wygniecenie, jak to mówił kiedyś Sienkiewicz w swoich książkach, po prostu wygniecenie sił ukraińskich przez Rosjan i zniszczenie, totalne zrujnowanie miast i niszczenie sektora po sektorze, i w ten sposób będą zdobywać spaloną ziemię. Zresztą metoda spalonej ziemi w Rosji nie jest niczym nowym. Tak więc potraktujmy to regionalnie. Rosjanie produkują bardzo dużo żywności i oni są eksporterem zbóż. Ukraina również, Ukraina w związku z tym, że ma dużo czarnoziemów, to produkuje pszenicę. I dużo tej pszenicy produkuje, ponieważ jest to dość wymagające zboże. Pewnie rolnicy wiedzą na ten temat więcej. Natomiast Ukraina jest na pewno największym producentem słonecznika i oleju słonecznikowego na świecie, co też może mieć jakiś tam wpływ na biopaliwa, bo z tego też się robi biopaliwa. Nie wiem do końca, jak jest z rzepakiem, ale wydaje mi się, że też tam jest produkowany. Zresztą rzepak też bardzo drożeje i olej rzepakowy bardzo drożeje. I drożeją też biopaliwa, i to ze względu na cenę rzepaku, i też ze względu na cenę drogiej ropy, więc tych biopaliw by się chciało mieć więcej, więc ta cena też jest podbijana. I pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego się tak przyczepiłem do tej Rosji, a nie mówię tylko o Ukrainie. W końcu to Ukraina ma zablokowane porty, to Ukraina nie wszędzie może zasiewać, bo są to już tereny okupowane, bądź toczone są tam ciężkie walki, są pożary itd. itd. I to, to Ukraina ponosi gigantyczne straty, a nie Rosja na swoim terytorium. Ale Rosja jest obejmowana coraz to kolejnymi sankcjami gospodarczymi. To znaczy, że po prostu zakazywane jest importowanie ym, towarów z Rosji i eksportowanie towarów do Rosji tak żeby po prostu nie wzmacniać tego państwa i żeby jakby nie sponsorować wojny na Ukrainie tak to wprost można powiedzieć choć jest to dużo bardziej skomplikowane w życiu gospodarczym i wydaje mi się że to nie jest aż takie proste jak przedstawiają to media głównego nurtu jednak te sankcje wpływają bardzo mocno na handel ponieważ jeżeli nie można się rozliczać w danych walutach albo nie akceptuje się rubla albo ma się zakaz eksportu lub importu konkretnych towarów do Rosji bądź z Rosji to oczywistym jest że po prostu Rosjanie tego nie sprzedają i tego nie będzie na rynkach światowych i nic z tego raczej nie zastąpi, bo ropę naftową to można jeszcze jakoś wydobywać mocniej, bardziej i tak dalej. Natomiast te rezerwy strategiczne, nawet państw, są oczywiście ograniczone. No i tak jak widzimy, przykład Egiptu już w tym momencie obawiają się pewnych perturbacji w związku z tą wojną i już się boją, jakie będą konsekwencje. Rezerwy strategiczne różnych państw są przygotowane na pewne scenariusze właśnie typu klęski żywiołowe, susze i tak ale wydaje mi się, że na takie globalne wycięcie dwóch wielkich graczy żywnościowych no to raczej nie wszyscy są przygotowani i uważam, że w Polsce głodu oczywiście nie będzie, ale drożyzna nas czeka, ponieważ sankcje gospodarcze nie tylko utrzymują, Uderzają w Rosję, tu, żeby była jasność, ale również w tych, którzy te sankcje nakładają, czyli jako Unia Europejska jesteśmy to też my. I widać to na przykład po stacjach paliw, widać to po jakichś tam droższych artykułach importowanych gdzieś tam, które również były importowane z Rosji, bądź widać to po na przykład problemach finansowych firm. Które sprzedawały do Rosji towary i dzisiaj mają problem ze sprzedażą tych towarów, bądź w ogóle mają zakaz sprzedaży tych towarów. I bardzo celnie zauważa tutaj Radosław Pyfel na Twitterze kilka dni temu. On jest analitykiem relacji polsko-chińskich, w ogóle ekspertem w Polsce od Chin. Miałem przyjemność spotkać Radosława Pyfla, także pozdrawiam. Celnie tutaj zauważył, że oprócz samych zainteresowanych i włączonych w wojnę, czyli Rosji i Ukrainy, to Polska. Ponosi największy ciężar ekonomiczny, społeczny. No, można by pewnie jeszcze parę płaszczyzn tutaj wymienić, więc pamiętajmy o tym, że sankcje uderzają również w nas i to nie jest żadna rosyjska propaganda, to jest po prostu obiektywny fakt. Sankcje uderzą również w nas, co widzicie po dystrybutorach na stacjach benzynowych. Tak więc wiemy już, że na pewno mm, sprzedaż obecnych zapasów, zbiorów i tak dalej będzie utrudniona, ale to tylko jedna strona medalu, bo drożyzna według mnie dopiero będzie nadchodzić, ponieważ y, Rosja będzie zablokowana. Być może, nie wiadomo jak długo wojna będzie trwała, to wszystko od tego zależy, ale Ukraina najprawdopodobniej nie zbierze tyle co zawsze. To znaczy, nie możemy liczyć na to, że nagle wszystko się rozwiąże, terytorium Ukrainy zostanie oddane w całości, oni tam na szybko wjadą, szybko zaorają pola, posieją i będzie super. Zbliża się kwiecień, czyli tam czas zasiewów. Nie wiem, czy już rolnicy nie wychodzą w pola, żeby, żeby robić zasiewy, orać i tak dalej. Nie jestem rolnikiem, więc się nie znam. Natomiast no, nie można też sądzić, że do sierpnia wszystko się ustabilizuje i będzie super i zbierzemy tyle, ile moglibyśmy zawsze zebrać, bo na pewno. Tyle nie zasiejemy, a kto wie, czy wyniszczająca wojna z metodą spalonej ziemi nie będzie po prostu niszczyć świeżych tych tegorocznych upraw, i to już w ogóle będzie tragedia, bo to może oznaczać bardzo duże problemy z żywnością na samej Ukrainie i nawet rynek wewnętrzny może mieć problemy. Więc to tym bardziej podbije ceny zbóż i tym bardziej podbije ceny żywności na całym świecie. No bo umówmy się, to, że mamy podwyżki cen paliw, to jest jedno, bo wyprodukowanie, dowiezienie żywności, dowiezienie zboża to jest jedno, no ale same produkty będą droższe, czyli mąka po prostu będzie droższa. I jak będziecie sobie chcieli zrobić pizzę w domu, to będzie ona obiektywnie droższa, prawdopodobnie, niż rok temu. Myślę, że pizzę w pizzeriach też podrożeją, ponieważ no, mąka zdrożeje. Ale to nie tylko, bo ja sobie tutaj mówię o cenach zbóż, a przecież ze zbóż wykonuje się pasze, i te pasze są spożywane przez zwierzęta hodowlane, które potem są zabijane na mięso. Więc to też będzie miało kolosalne znaczenie, jeżeli idzie o rynek mięsa. Drobiu, wieprzowiny, wołowiny itd., itd. Takim jeszcze jednym aspektem są tutaj ceny nawozów, ale o nich za chwilę, bo też nie chciałbym się rozdrabniać. Więc jeżeli będziemy mieli podwyżkę cen zbóż, to nie tylko mąka czy płatki owsiane wam zdrożeją, i mi zresztą też, ale zdrożeje też cena mięsa, zdrożeją pasze. Nawet jeżeli trzymacie sobie jakieś kurki, taki mam malutki przykład. Moja babcia zawsze hodowała kury, aczkolwiek u nas była samowystarczalność pod względem ziarna, no bo tam jakiś kawałek poletka był zawsze na to ziarno zostawiony. Dari ma również ma kury, tylko oni nie mają tam pola, więc co jakiś czas po prostu dokupują jakiegoś tam zboża, czegoś, żeby tym kurkom dawać, no bo wiadomo, to muszą być naturalne, jak najbardziej naturalnych w warunkach chowane. Zwierzęta. No i się okazało, że za worek 25-kilowy pszenicy trzeba było zapłacić 50 zł. I zaraz Wam powiem dokładnie o cenach zbóż, jak to się kształtowało, jak to wygląda, bo trochę danych mam. Chociaż. Uważam, że agrobiznes to jest teraz w tym momencie jedno z mądrzejszych mediów informacyjnych, jakie można oglądać i z najbardziej przydatnych, no ale trzeba tutaj przyznać, że przebitka na tych zbożach była gigantyczna. A jeżeli jest przebitka na zbożach, to pamiętajcie też, że nawet karmy dla psów suche są zrobione ze zbóż w większości, więc to ma gigantyczne znaczenie odnośnie cen i tych wszystkich tutaj rzeczy, które mówię, to na pewno będziecie mieli wszystko w opisie. Linki wszystkie będą w opisie, więc się nie martwcie. Tam nawet indeksy cen zbóż wam podrzucę, to też takie światowe indeksy, więc też będziecie dokładnie widzieć jak to wygląda. Opieram się tu oczywiście o źródła, a nie o jakieś własne widzimy się. Natomiast mam pewien benchmark cen pszenicy i to taki sympatyczny benchmark. To znaczy, będzie to Twitter Janusza Piechocińskiego. On zazwyczaj podaje sprawdzone dane i to takie dane przyziemne, czyli na przykład pisze o, o jakimś tam cenach tuczników, z czego się ludzie śmieją, jakby normalnie boczku nigdy nie kupowali, ale pisze też o jakichś takich międzynarodowych rzeczach, o imporcie, eksporcie, o handlu konkretnymi, mm, konkretnymi produktami między krajami i tak Można pana Janusza nie lubić, można pana Janusza lubić, można na niego głosować, bo to chyba polityka, Czynny lub nie. Ja tam totalnie nie jestem zainteresowany nim jako osobą polityczną. Natomiast jego Twitter jest ciekawym benchmarkiem, bo on te dane podaje od kilku już lat. I teraz weźmy sobie jego wpis sprzed kilku lat. I ten wpis był dodany dokładnie 16 listopada roku 2018. I głosi tak, pszenica w skupie średnia cena to 800 zł netto za tonę. A teraz weźmy sobie bardziej aktualne dane. I te dane są z 7 marca 2022 roku. I wpis głosi: pszenica w portach ponad 2000 zł za tonę. Tak więc dokładnie widać, jaką mamy przebitkę, jak zmienia się cena pszenicy i ile drożej musimy w tym momencie zapłacić żeby wyprodukować jeden bochenek chleba. Czyli pokrywają się te ceny z tymi cenami, o których wam mówiłem, że 25 kg worek kosztował 50 zł. Jednak żeby zbyt mocno nie straszyć, mam tutaj taki portal cenyrolnicze.pl. W ogóle nie znałem w ogóle do tej pory takich portali, więc to jest świeże, więc jakbyście mieli najlepsze dane albo jakieś lepsze portale, to podrzucajcie, bo to też bardzo ciekawy w dzisiejszych czasach aspekt jest życia. No i tutaj mamy na poszczególne dni wyróżnione ceny. Najświeższe mam z 21 marca 2022 roku, czyli chyba z wczoraj. I trzeba tutaj napisać, że pszenica konsumpcyjna średnio kosztuje 1600 zł za tonę, pszenica paszowa 1500 zł za tonę. Na przykład żyto konsumpcyjne żyta, jesteśmy bardzo dużym, dużym producentem, kosztuje 1000. 140 zł za tonę około, więc jak możecie to przerzucajcie się na chlebek. Żytni, zdrowszy, jak mówiła moja babcia, no i jak widać, będzie pewnie tańszy. Różnica między obecnymi cenami a tymi poprzednimi u, na Twitterze u pana Janusza pewnie wynika z tego, że są to inne miejsca, gdzie się skupuje i sprzedaje te, te zboża oraz ma to też związek z tym, że no pewne korekty nastąpiły na rynku, no bo pierwsza panika opadła i teraz pewnie będziemy czekać jak na szpilkach, żeby się dowiedzieć, co się dalej dzieje. Jednak uczciwie trzeba przyznać, że wojna nie jest jedynym czynnikiem, który powoduje wzrost cen, a raczej wojna powoduje nagły wzrost cen, a my obserwujemy wzrost cen. Prawdopodobnie od końca 2020 roku nie byłem w stanie się dokopać na razie do tych danych, żeby wam dokładnie sprawdzić od kiedy. Jednak coś na ten temat wspomniał również Marek Zubert, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska, w rozmowie z Piotrem Zychowiczem na kanale Historia Realna w ogóle polecam bardzo tę rozmowę, bo też bardzo dużo mówi na temat ekonomiczne i jakby ekonomiczne skutki i konsekwencje dla nas również tej wojny, która się obecnie dzieje. Natomiast według mnie jest zbyt mocno romantyczna i nie dotyka realizmu do końca i to takie jest trochę myślenie życzeniowe w wielu aspektach tam szczególnie politycznych poruszanych w tej rozmowie. Ale od 2020 roku, od końcówki tego roku obserwujemy wzrost cen, ponieważ taki gigant jak chińska republika ludowa zaczął skupować żywność na świecie i nie muszę wam tutaj chyba tłumaczyć że mając miliard 400 milionów ludności no, to jest się jednym z największych producentów żywności na świecie. I Chiny de facto takim producentem są, i w wielu, totalnie w wielu aspektach. Chińczycy są największym producentem danych kategorii żywności. W niektórych zbożach, bo na przykład kukurydzy to chyba więcej niż Amerykanie nawet robią, jakichś tam grzybów, owoców, warzyw i tak dalej. Większość z tego. W największej ilości produkowana jest przez Chiny, a mimo to skupują na świecie zboża. I teraz jest taka plotka, taka legenda trochę miejska, no niepotwierdzona, oczywiście nie mam na to dowodów, że mandaryńscy, mądrzy urzędnicy skupowali żywność już od dawna, bo wiedzieli jaka zawierucha na świecie się szykuje i wiedzieli, że może grozić w niektórych miejscach świata głód y, lub drogie ceny. I jest to z jednej strony. Y, no prawdopodobne według mnie i trzeba tutaj stwierdzić, że po jednej stronie jakby, o, Chińczycy na pewno zabezpieczają własną ludność przed głodem i drożyzną. A po drugiej stronie um, trzeba powiedzieć, że mogą też mieć dźwignię na niektóre kraje, okazywać wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Robił to Mao tse podczas gigantycznej fali głodu w Chińskiej Republice Ludowej, tam gdzieś chyba w latach 50. Skończyło się to um, śmiercią wielu milionów Chińczyków i ten głód był tak duży, że Hołodomor na Ukrainie przy całym szacunku dla ofiar Hołodomoru no, to niestety był zjawiskiem dość regionalnym, więc Chińczycy zawsze mają efekt skali gigantyczny. Państwo środka skupuje żywność i, jak donosi Departament Rolnictwa USA w styczniu, bo mam dane ze stycznia, w pierwszej połowie 2022 roku kraj ten ma posiadać, czyli Państwo środka, Chińska Republika Ludowa, ma posiadać 69% światowych rezerw kukurydzy. 60% światowych rezerw ryżu i 51% światowych rezerw pszenicy. To jest gigantyczny lewar na rynek światowy i gigantyczna siła oddziaływania na wiele państw w Afryce, która i tak już jest mocno uzależniona od Chińczyków. Kto wie, czy nie będzie jakichś dealów, umów. Między Chinami a właśnie Egiptem. Egipt to wielki kraj, dość ludny, jeżeli idzie o populację, i silny militarnie. Być może wpływy chińskie mogłyby tam po prostu zostać wzmocnione przez to, że mają takie rezerwy. Ale przenieśmy się już na krajowe podwórko, nie rozważajmy spraw geopolitycznych, globalnych i geoekonomicznych. Przenieśmy się na polskie podwórko, i my mamy inne jeszcze dodatkowe takie problemy, które oczywiście będą odczuwane na świecie. Wydaje mi się, że nawet u nas będą mniej odczuwane. Natomiast no będą poważne i tymi problemami są oczywiście ceny węglowodorów. I możemy oczywiście powiedzieć, że na logistykę wpłynie droga ropa, no bo na ropę jeździ wszystko. Maszyny rolnicze również jeżdżą na ropę. Nie da się tego uniknąć. Nie ma elektrycznych maszyn rolniczych, jeszcze nie słyszałem. No, chyba że, chyba, że takie nie jeżdżące, no to wtedy tak. Do tego oczywiście węgiel drożeje, więc będziemy mieli na pewno droższy prąd, więc nawet koszt wypieczenia chleba będzie droższy. Ale najważniejszy dla nas jest w tym momencie gaz, bo ja o węglowodorach to powiem kiedy indziej i o energii też powiem kiedy indziej. Natomiast najdroższy według mnie jest gaz. I gaz będzie kluczowy, ponieważ z gazu Produkujemy nawozy. I trzeba tu też powiedzieć, że Rosjanie są wielkim producentem nawozów i również już zaczynają coś przebąkiwać o tym, że będą banować i, i, i zakazywać eksportu nawozów. Unia Europejska już po cichu też odpowiada na to i mówi, że może zacząć zakazywać eksportu żywności do Rosji, więc to już w ogóle będzie. Taka wojna gospodarcza będzie bardzo trudna dla nas, ponieważ jesteśmy na wspólnym rynku i o ile ja się orientuję, nie możemy w tym momencie zabraniać eksportowania jakichś dóbr poza granice Polski, Unii Europejskiej, no bo mamy wspólny rynek, więc nie da się powiedzieć, że o, bo my mamy pszenicę, to nie będziemy wam teraz wysyłać pszenicy, bo my musimy z czegoś żyć i coś jeść tylko prawdopodobnie no, państwowo się tego nie da zrobić. To tak samo jak z rynkiem energii, kiedy my mamy tanią energię, to musimy jakby subsydiować rynek energetyczny w Europie i odwrotnie, jak my mamy drogą, tak jak w tamtym roku, no to wtedy oni nas wspomagali. My mamy pewien komfort, ponieważ mamy grupę azoty, która produkuje nawozy sztuczne. Natomiast jak zobaczymy, jak podrożały w tym roku te nawozy, to włos się na głowie jeży no bo jeżeli już mamy drogie jakieś tam na przykład ziarno do zasiewu też może być drogie bo załóżmy że ktoś kupuje ziarno do zasiewu a nie ma własne albo mu brakuje i musi dokupić to to już będzie drogie ale jak doliczymy jeszcze nawozy to już w ogóle mamy pewną pewny obraz katastrofy ponieważ tutaj mam taki też benchmark taki przykład saletra amonowa w tamtym roku kosztowała poniżej 1000 złotych za tonę a w tym roku Anvil, to jest taka spółka zależna, zdaje się, od Orlenu, która zajmuje się produkcją nawozów sztucznych dla rolnictwa, 11 marca wprowadziła nowy cennik i ten cennik zakłada, że ta sama saletra amonowa i tona taka sama tej saletry amonowej, jak w ubiegłym roku, kosztować będzie ponad 6 tysięcy złotych. To jest podwyżka o 500%. A my dalej jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z gazem, z Nord Streamem 1, z blokadą gazu w ogóle dla Europy i to spowoduje oczywiście podwyżkę cen na światowych rynkach. I umówmy się, nawet tankowce amerykańskie, nawet tam Baltic Pipe i tak dalej, no nie wyprostują do końca tej sytuacji, ponieważ na światowych rynkach dalej gaz będzie droższy i dalej my będziemy więcej płacić. To się przełoży. Na sporą inflację, i według mnie, w konsekwencji, może się przełożyć na stagflację, czyli wysoką inflację plus spowolnienie gospodarcze, o którym nawet mówi już nasz obecny prezes Rady Ministrów, czyli premier. Jednak to nie wszystko, ponieważ w Polsce mamy od dekad chroniczną suszę, i w tym roku też zapowiada się, że będzie susza. Popatrzcie za okno. Pomyślcie, kiedy ostatnio padało, i mimo że zima była dość mokra i dość śnieżna, i były roztopy, i też padał deszcz, to wydaje mi się, że zbyt dużo tej wody zmagazynowanej nie mamy. Do tego dokłada się oczywiście to, że nie mamy zbyt nowoczesnego rolnictwa. To znaczy, mamy nowoczesne rolnictwo wyspowo, a nie jakoś strukturalnie nowoczesne tak więc nie mamy deszczowni, nie mamy zabezpieczeń przeciwko suszy, nie mamy y, oczek wodnych, nie mamy odpowiedniej retencji i tak i tak Więc jeżeli będzie susza, to tylko dodatkowo pogłębi się problem y, małych zbiorów y, i wysokiej ceny żywności. I to tak dziś wygląda dość pesymistycznie. Tym bardziej, że w marcu jest już bardzo sucho i przez tą ciepłą pogodę dokładnie w Polach widać, i rolnicy też, których tam gdzieś mam znajomych, widzą już w tym momencie, że jest duża susza i może to być poważnym problemem dla zbiorów w tym roku. Bardzo to się pesymistycznie zapowiada. Tak bym chciał podsumować całą tę część. Ale nie rysujmy przyszłości w czarnych barwach. Może nie będzie aż tak tragicznie, może nie będzie aż tak źle. Aż tak najgorzej. Miejmy nadzieję, że to się trochę wyprostuje, albo że ta wojna nie będzie miała takiego wpływu gigantycznego na rynki. No choć oczywiście, ja jestem zawsze sceptykiem, ponieważ jestem realistą i uważam, że każde normalne państwo realizuje politykę. Realistyczną, trochę to tak dziwnie zabrzmi dla swojego państwa i realizuje własne interesy. No popatrzcie teraz na Turcję czy na Izrael, co oni robią, to to jest tylko polityka proturecka, proizraelska, a nie tam polityka prorosyjska czy pro y, na przykład amerykańska. Zastanówmy się nad tym, co można by było zrobić. I po pierwsze, co bym tutaj poradził, to oczywiście subskrybowanie kanału Krzyśka Lisa Domowy Survival, czytanie ich postów na blogu i oglądanie ich filmów, bo oni tam, Krzysiek szczególnie. Bardzo dużo opowiedział na temat tego, jak budować zapas żywności na długi czas, na trudne czasy, jak to robić rozsądnie ekonomicznie, jak to robić tak, żeby nie wyrzucić tego, nie zmarnować, co kupiliście i zjeść. Ja uważam, że w przypadku produktów zbożowych, mącznych i tak dalej, to jest absolutnie wskazane i, i rozsądne w tym momencie. Oczywiście nie zachęcam do żadnej paniki, bo panika nikomu nie służy. Ona tylko podbija ceny i jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Mieliśmy to, nie wiem, trzy tygodnie temu na stacjach paliw. I mieliśmy to oczywiście w 2020 roku w marcu, czyli dwa lata temu, kiedy wszyscy rzucili się jak wariaci po papier toaletowy i po makarony. Drugą rozsądną opcją to oczywiście, prócz budowania zapasów żywności i tak dalej, to jest budowanie zapasu gotówki. To w ogóle jest przede wszystkim pierwotna opcja, w tym bardziej, że teraz rynek pracy może się zmienić i bardzo może być dziwnie i trudno. Bo mamy spory zalew ludzi chętnych do pracy i całe szczęście, że są chętni do pracy. Natomiast nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Oczywiście, dzisiaj da się dorabiać dodatkowe godziny i, i pieniądze, podejrzewam, na, na budowę. Chociaż tu, Sharp, Day jest chyba specjalistą od budów i, i brutus, to ich się musicie pytać z takich edecowych kanałów bo oni rządzą na budowach, ale y, podejrzewam, że pracowników z Ukrainy jest teraz mało na budowie, więc tam zawsze można dorobić, ale jeśli jesteście białym kołnierzykiem i możecie robić dodatkowe projekty, jakieś tam dodatkowe rzeczy, i, i, bo narzekacie na jakiś tam brak gotówki, no to zawsze można coś dodatkowego robić. No, uważam, że dodatkowe godziny w takich czasach to nie jest nic nierozsądnego. Czasami warto nawet zrobić poduszkę finansową i ją mieć. I wydać choćby na wakacje za dwa lata, jeżeli się nie przyda, albo zainwestować w coś i mieć do emerytury więcej pieniędzy, niż, niż potem żałować, że się czegoś nie ma. Tym bardziej, że kredyty hipoteczne dalej będą coraz droższe, stopy procentowe będą rosły, już się mówi o 5%, co rok temu było czymś totalnie dziwnym, bo było zero, więc wszyscy myśleli, jak nam do dwóch to może jeszcze by wzrosło, ale do pięciu? Wariactwo. Dzisiaj tak nie jest, więc poduszka finansowa, budowanie poduszki finansowej. Jak macie zbędne graty, na przykład edecowe, to też możecie się ich pozbyć po co wam to. Ja też czyszczę kolekcje i to może nie ze względów takich typowo pieniężnych, ale po prostu no, nie jestem kolekcjonerem, więc czyszczę zapasy i stany, a nie kolekcje. Kolejna rzecz, która wymaga wspomnienia, to oczywiście prosumpcja i tak jak w przypadku energetyki, możemy być prosumentami, czyli produkować na własne potrzeby dla własnej konsumpcji. Możemy mieć oczywiście solary na dachu i o jakiś mały wiatrak, na przykład. To jest całkowicie legalne i można to mieć, chociaż trzeba oczywiście zainwestować. Ale chodzi mi raczej o prosumpcję żywnościową. No, tak naprawdę to robimy prosumpcję żywnościową, bo codziennie nie jemy w restauracjach, tylko gotujemy sobie samemu, więc jest to przygotowanie z pierwotnych produktów. Jakichś tam gotowych dań, które można by było zjeść w restauracji, ale bardziej chodzi mi o produkowanie na własny użytek żywności i nie mam tu na myśli oczywiście kupowania dwóch hektarów. Y Pola po to, tylko żeby obsiać to kukurydzą, albo zrobić sad, albo nie wiem, wybudować sobie chlewnie, bo to nie jest tędy droga, ale chodzi mi o coś na mniejszą skalę, oczywiście. No, można sobie y, hodować y, na jakiejś tam małej działce y, trochę warzyw, trochę jakichś owoców, właśnie jakieś drzewko owocowe. Można mieć powidła, można mieć jakieś tam przetwory, można mieć ogórki w słoikach własnego wyrobu. Nie będzie to jakieś wielkie odciążenie budżetu, no, bo nikt nie będzie raczej. Obsiewał zboża na połowie hektara, natomiast będzie to znacznie zdrowsza i lepsza jakościowo żywność niż ta z marketu, i będzie też do niej dużo większe zaufanie. Tak więc zachęcam do prosumpcji żywnościowej to nawet nie musi być działka to mogą być po prostu ekologiczne ziemniaki w workach na balkonie, albo pomidory na balkonie, albo papryka w ogródku gdzieś tam, czy nawet jakaś włoszczyzna, koperek, jakieś tam szczypiorki i tak dalej. No, absolutnie wyobraźnia, to jest tylko limit tego, co możemy zrobić. Nasiona pewnie ciutkę zdrożeją, bo jak wszystko będzie drożeć, ale myślę, że jeszcze się załapiecie na w miarę tańsze ceny. Ja tutaj nie jestem specjalistą od gotowania, kucharzenia itd. Więc odsyłam was do kwasiora. Kwasior to jest też preppers, więc tym bardziej was tam odsyłam. Ale przypomina mi się, jeżeli idzie o robienie zapasów jeszcze takich typowo mięsnych albo warzywnych, bo podobno to właśnie te drugie będą się psuć wcześniej. I tam jakiegoś jaduki obasianego dostaną, czy coś, mimo że to warzywa. No to przypomina mi się metoda tyndalizacji, czyli po, potrójnego gotowania, czyli potrójnej pasteryzacji, która zabija totalnie wszystkie jakieś tam bakterie, wirusy, drobnoustroje i wszystko, co by mogło żywność popsuć. I naprawdę taka żywność w słoikach tyndalizowanych może bardzo, bardzo długo stać, jeżeli oczywiście się nie rozszczelni. No i też przypomina mi się, że kiedyś to się mięso w soli trzymało albo się wędziło i suszyło, więc mięso wędzone i suszone, tym bardziej, że zdaje się, jałowiec zabijał wszelkie drobne ustroje podczas wędzenia, więc mięso wędzone, tak jak przypominam się gdzieś tam szynki sprzed 20 lat, jak byłem małym dzieckiem, gdzieś na wsi potrafiły wisieć gdzieś na strychu bardzo długo, zeschły się, były twarde jak kamień. Ale oczywiście były całkiem dobre, a plasterki bardzo cieniutkie były bardzo smakowitymi kąskami, więc, tak odnośnie takich. Nie suchych zapasów, no to tyndalizacja będzie tutaj słowem kluczem. Póki mięso jest tanie, można robić takie zapasy. No i oczywiście też można mrozić, ale to wszystko oczywiście u Krzyśka Lisa też znajdziecie i u Kwasiora, właśnie. I jeszcze jednym takim kolejnym sposobem na to, żeby oszczędzać pieniądze i jednocześnie dawać, zarabiać własnej gospodarce i własnym przedsiębiorcom, to oczywiście kupowanie polskich produktów. Najlepiej jest kupować produkty, które są robione w Polsce przez polskie firmy, no bo to napędza nasze podatki, bo one tutaj zazwyczaj płacą podatki i nie unikają ich tak jak zachodnie koncerny. Do tego oczywiście są robione lokalnie, więc trzeba je na krótszych dystansach przewozić. To też powoduje jakieś oszczędności, chyba że znajdziemy nieuczciwego przedsiębiorcę, który po prostu będzie chciał poprzez zawyżanie cen się dorobić, no ale to już zawsze takie ryzyko gdzieś tam istnieje i to nie musi być Polak, to może też być ktoś z zagranicy czy zagraniczna korporacja dlatego kupowanie polskiego tak żeby wspierać nasze firmy i siebie samych i nasze miejsca pracy jest bardzo pozytywne a najlepiej już kupować lokalnie tak żeby omijać pośredników i dzięki temu też oszczędzać pieniądze no bo mając wybór między hiszpańskimi ziemniakami lepiej iść na tarki kupić od rolnika polskie ziemniaki bez pośredników tak żeby dać jemu zarobić więcej i żeby nam trochę więcej w kieszeni zostało chociaż Coraz trudniej takie rzeczy robić, bo te targowiska niestety znikają. Ale jeżeli możecie, to kupujcie w polskich sklepach i kupujcie polskie produkty, bo to też napędza naszą koniunkturę i jest tylko na plus. To naprawdę nam nie szkodzi. Wybieranie polskich produktów, jeżeli jakościowo są dobre i Wam odpowiadają, jest absolutnie na plus dla nas wszystkich. To nas buduje. I teraz w kontekście tych sankcji na Rosję się nagle wszyscy obudzili i chcą bojkotować firmy, które z Rosją współpracują. No to w takim razie kupujcie w polskich firmach, które produkują w Polsce. Nam głód w Polsce wydaje mi się, że nie grozi. Wydaje mi się, że trzeba by było być skrajnie biednym, a nie da się być w Europie tak skrajnie biednym jak w Afryce. No bo bieda u nas w Polsce, a bieda na przykład w Afryce, gdzieś tam w tej najbiedniejszej, najuboższej części Afryki, to są zupełnie dwa różne poziomy biedy, więc, więc też tego się nie da przyrównać. Wydaje mi się po prostu, że poziom życia w Polsce może spaść i, i ta drożyzna naprawdę się na nas odbije, a kto wie, może odbije się też na wzroście gospodarczym i, i na tej stagflacji. Dzisiaj są przewidywania, że wzrost nasz jednak nie będzie 4-5%, tylko 3,5%. W takich założeniach rozsądnych. Niektórzy mówią, że trzeba będzie to odszczekać, bo to 5% jest cały czas w zasięgu ręki. Ja jestem sceptyczny. Przy tym, co się obecnie dzieje, jestem sceptyczny. I to już chyba koniec tego podcastu. Mam nadzieję, że wyjdzie krócej niż zawsze, że wyjdzie bardziej zwięźle i że bardziej zwięźle się wypowiedziałem w tym podcaście. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście piszcie mi w komentarzach, dyskutujcie ze mną, czy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Co o tym wszystkim sądzicie? Czy już robicie jakieś przygotowania? Czy Krzysiek Lis już tam Wam gdzieś podsyła kolejne książki z jakimiś tam survivalowymi tipami? Piszcie mi oczywiście o tym w komentarzach, w wiadomościach prywatnych również. Pamiętajcie oczywiście, żeby lajkować ten film, jeżeli Wam się podoba, żeby subskrybować ten kanał. Bardzo mi to pomaga i bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. W końcu jest już Was ponad tysiąc tutaj, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj, ale też na Instagramie, na Twitterze, na fanpageu tego kanału oraz na fanpageu i na kanale do potęgi. A tymczasem nie pozostało mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami, także pozdrawiam.